To było tak. Był taki szkolny wyścig o puchar wójta Doliny Karpia. Stwierdziłam, że po prostu pojadę tam. Pani z WF-u podzieliła moje jakieś tam zainteresowanie. Pożyczyłam kask od sąsiada. No ale oczywiście nie obyło się bez przygód. Październik, lało, niedziela. Stwierdziłam, że mi się nie chce. No ale mój brat Karol, z którym coraz więcej czasu spędzałam w zasadzie od tamtego momentu, mówi: Marta, no ale proszę cię, jedźmy na ten wyścig, będzie super. No i rodzice nas zabrali, wyprzedziłam wszystkich chłopaków. Pierwsza wjechałam na metę, mój brat był trzeci. I po prostu od tamtej pory jakoś tak postanowiłam, że w sumie mogę być w tym dobra. Ja po prostu robię to, co kocham. Jakoś w zasadzie nie zastanawiałam się nad tym. Po prostu realizuję się w tym, co po prostu czuję w sercu. Muszę iść wcześniej spać, muszę dobrze się zregenerować. Ale są to rzeczy, które jakby naturalnie gdzieś tam są w moim sercu i po prostu wiem, że robię to po coś. Chwile słabości tak naprawdę mam rzadko. Może występują one wtedy, gdy nie pójdzie mi coś na wyścigu, ale wiem, że moc słabości się doskonali z Biblii. I po prostu, jeśli jest jakiś słabszy moment, to wiem, że on mimo wszystko przyciąga mnie do celu. I po prostu jak upadłeś, to powstań i po prostu cały czas trzeba walczyć. Siłę czerpię, no myślę przede wszystkim od Boga, który jest bardzo dla mnie ważny. W Ewangelii napisane jest wiele takich rzeczy, które motywują nas do działania. Bóg też mówi, żebyśmy się nie bali, czyli na przykład podczas wyścigów czasami boisz się zaatakować, boisz się coś zrobić, a tak naprawdę masz do tego siłę. To po prostu trzeba to zrobić. Wiele rzeczy robię po prostu dla moich bliskich. Są to osoby, które zawsze gdzieś tam mam w sercu, czasami pod górę, jak jadę i mówię: Boże, już nie mogę, to myślę sobie, jadę dla trenera, jadę dla mamy i to jest taka dodatkowa motywacja. Jak Marta wyjeżdża na jakieś wyścigi, to całą rodziną siedzimy tutaj w salonie przed telewizorem, wszyscy kibicujemy i szukamy Martusi wspólnie z helikoptera ujęcia. Martusia, Martusia! Wszyscy po prostu, wszyscy wpatrzeni w ten jeden punkt, szukamy Martusi. Także to jest, Martusia tak jakby łączy nas. Marta jest wspaniałą córką, zwariowaną, wszędzie jej pełno, pomocną. Jeżeli ona coś powie, to tak musi być.
Jak powiedziała, że będzie kolarzem, to już nie było odwrotu, żeby ją kierować. W rodzinie wszyscy, jedną ją masz i ją puszczasz. Nie, ona tak zdecydowała i tak jest, to jest jej. Dzieciństwo to był świetny czas, który po prostu na zawsze będzie w mojej pamięci i do wszystkich tych aktywności, które wykonywałam wtedy, wracam. Z moim tatą pływaliśmy na żaglówkach i do tej pory bardzo lubię to robić. A pamiętasz, jak byliśmy mali, jeździliśmy pierwsze na lody? Lody, lody, lody w porąbce. No, pamiętam. A później tutaj? To był najważniejszy punkt tej wycieczki, to były lody, nie pływanie. Ale zaraz będzie chyba lało. Nie będzie lało. Ja tu pamiętam, jak z tatą pływaliśmy w burzy, pamiętasz? O, ja nie mówię. Co tak te pioruny strzelały, ja poluzuj. Co tak te pioruny strzelały i ja płynąłem z Wojtkiem i z tatą. Ja żebym się modlił na środku jeziora, żebym nas piorun nie uderzył. Ale super. Wow. Ej, czekaj, dawaj, dawaj. No. Wow. No dobrze, dobrze, dobrze. Pływamy delikatnie. Nie, chodź szybciej. Ja ci mogę trochę wybrać, jak chcesz. O, ale czas. Idziemy przechylek do mega na złapie. Nie bój się. Teraz to by spinaker się przyda. To jest fajnie, fajnie. W mojej wiosce w Głębowicach działała orkiestra dęta, do tej pory zresztą działa i tam grałam na trąbce wraz z moim bratem Karolem. Wcześniej w tej samej orkiestrze grało moich dwóch starszych braci. Wraz z mamą, no i z tatą i w ogóle z wszystkimi moimi braćmi chodziliśmy po górach. Pamiętam taki wypad na Babią Górę, gdzie no po prostu zakochałam się w tych widokach i do tej pory bardzo lubię tam wracać, ale nie tylko tam, tylko po całych pięknych Beskidach, Tatrach i w ogóle wszędzie po górach chodzić. Sport to była moja pasja też. Jakby chciałam zostać mistrzem czymkolwiek związanym ze sportem, dlatego też chodziłam na lekcje pływania. No a później pojawił się rower, z czego bardzo się cieszę, bo uważam, że to jest jednak najpiękniejszy sport na świecie, bo tyle co można zobaczyć na rowerze w ciągu 3 godzin, to tak naprawdę w żadnym innym sporcie tego nie zobaczysz. W mojej drużynie na wielu wyścigach jestem pomocniczką. Pomagam w walce o jak najwyższe lokaty, no przede wszystkim o zwycięstwa. Mam też potencjał na to, żeby po prostu wygrywać te wszystkie wyścigi. Myślę, że przyjdzie to z czasem. Też jestem nowa w tej drużynie i wiadomo, są zawodniczki jeszcze mocniejsze ode mnie, od których również mogę się sporo nauczyć, więc myślę, że wszystko to, co robię, zaprocentuję w przyszłości i kiedyś to mi równie z wielkim oddaniem dziewczyny będą pomagać, tak jak ja im teraz. Piena di energia, solare, è anche molto sensibile, dà molto supporto e soprattutto è molto, molto, sempre molto positiva e quindi trascina un po' il team.
I think that she has a huge potential to go to the Olympic Games in Paris. That type of rider, I think it's doesn't have a limit on it. I think she's very raw as a rider. She doesn't know exactly what she is. She can be a great time trialist. She has a great sprint. She can get over some climbs. So right now she's a very good all-around rider. So it will be interesting how which direction she ends up going. Każdy wyścig jest inny. Czasami na przykład, gdy jedziemy wyścig etapowy albo wyścig klasyczny, w którym są rozgrywane sprinty czy też premie górskie, po prostu muszę tam być. No, zawsze któraś z nas stara się tam być, żebyśmy po prostu były rozpoznawalne, żebyśmy walczyły jak najbardziej i podnosiły swój poziom. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj startuję w wyścigu Durango Durango. Od tygodnia przebywam w tym przepięknym kraju Basków. Na dzisiejszym wyścigu chciałabym zdobyć koszulkę najlepszej sprinterki i pomóc naszej liderce w zwycięstwie całego dzisiejszego wyścigu, bo to klasyk. W ekipie panuje super atmosfera, wszyscy się wspieramy. Jest ta radość przy stole, nie jest cicho, tylko wszyscy ze sobą rozmawiamy, śmiejemy się. Jest naprawdę sympatycznie i myślę, że taka dobra atmosfera też jest potrzebna w drużynie do tego, żeby później osiągać sukcesy. Przed wyścigiem założyłam sobie, że wygram klasyfikację sprinterską i udało się, zwyciężyłam. Sorry, Rag Marta! Sprints leader for WGNT certificate member. My home in America. Oh wow, really? Oh, so cool! Okay, get warm, get clean, get... But I'm okay, we can just go like this. C'est quelqu'un de très impliqué dans ce qu'elle fait, qui prend à cœur vraiment voilà, son boulot, sa passion. Et c'est vrai que des fois, elle a un rôle pour aider, mais elle est aussi, comme par exemple hier sur la course, elle a eu un rôle plus de leader et voilà, elle a aussi des qualités pour gagner des courses. Oui. She has the potential to really be on the World Tour podiums, winning many podium jerseys, I think. If she just carries on doing what she's doing, she definitely has the potential to go far, for sure. She is already Polish national champion, and I think if with perseverance and hard work, she could potentially one day become a world champion if she puts her mind to it. Moim kolarskim idolem jest Peter Sagan. Bardzo lubię tego zawodnika. On po prostu cieszy się tym, co robi. Po prostu jest pełen energii, zawsze radosny, uśmiechnięty, walczy do końca. No i przede wszystkim jest dobrym zawodnikiem. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Martą Lach, mistrzynią Polski z roku 2020. Ze względu na wartości, jakie Marta reprezentuje swoją osobą, te wartości są także wartościami naszej firmy. Jest to przede wszystkim duch walki i duch zespołowy. Produkty oferowane przez naszą firmę mają ścisły związek z kolarstwem, ponieważ wielu naszych klientów, produkując części rowerowe, które później są używane w rowerach używanych przez naszą drużynę, są produkowane za pomocą specjalistycznych narzędzi. Nie było to łatwe dostać się do tego zawodowego peletonu, gdzie teraz jestem. Od dziecka marzyłam o tym, żeby być tu, gdzie jestem. No może jeszcze nie do końca, no bo zawsze chciałam pojechać na Igrzyska Olimpijskie, wywalczyć tam medal. Mam nadzieję, że
to moje marzenie się spełni, że pojadę tam, że zdobędę medal. Będę kontynuować tą moją pasję, ten rozwój nieustanny, bo myślę, że jestem w stanie, mimo tego, że gdzieś tam ciężko na to pracuję, to jeszcze dobrze się przy tym bawić, tak jak robię to teraz. Kolarskich marzeń mam wiele, ale to, by założyć tęczową koszulkę i jeździć w niej przez cały rok albo i dłużej, to jest jedno z tych moich kolarskich marzeń. Medal Mistrzostw Europy już mam, ale nie w elicie, tylko w kategorii do 23 lat, więc w tej kolarskiej elicie również chciałabym go zdobyć. I będę robić wszystko, jak należy, żeby po prostu zdobyć to, co trzeba.